Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Dziś przeżywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego, zwieńczenie okresu wielkanocnego, zwieńczenie Paschy, czyli naszego przejścia od śmierci do życia, od grzechu do świętości. Tym, który dopełnia Paschę, przejście, jest Duch Święty. Myślę, że ciągle jeszcze, chociaż mamy już za sobą posoborową, tak można powiedzieć, odnowę w Duchu Świętym. I tutaj nie mówię tylko o tym ruchu, który jest tak nazywany, który jest w Kościele, o tych wspólnotach. Mam na myśli w ogóle to, co się dzieje w Kościele. Myślę, że ten czas posoborowy, te ostatnie już ponad 50 lat, to jest rzeczywiście dla całego Kościoła taki czas odnowy w Duchu Świętym. Wyraża się to tym, że odkrywamy Jego rolę, Jego miejsce, ale myślę, że ciągle jeszcze jesteśmy w tej kwestii daleko w polu. Ciągle jeszcze za mało zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest w naszym życiu obecność Ducha Świętego i przede wszystkim, jak bardzo On jest obecny. Właściwie wszystko, co się dzieje w tej chwili w Kościele, w świecie też, a co jest budujące dla człowieka, dobre, co sprzyja życiu człowieka, jego rozwojowi, to wszystko jest dziełem Ducha Świętego. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo On jest obecny. Czasem może pod naporem takich różnych przykrych, trudnych dla nas wydarzeń, wojen, kłótni, sporów, podziałów, krzyw, które sobie wzajemnie wyrządzamy, być może odnosimy takie wrażenie, że to raczej przeżywamy erę złego ducha. Ale to jest nieprawda. Owszem, grzech jeszcze jest, tak jak już kiedyś sobie mówiliśmy, człowiek jest zbawiony i już i jeszcze nie. Już i jeszcze nie jesteśmy zbawieni, to znaczy już nasze grzechy zostały odkupione. Wszystko, co było potrzebne dla naszego zbawienia, się dokonało, ale jesteśmy jeszcze ciągle w procesie jakby przyjmowania po prostu tego zbawienia. I tak samo jesteśmy w procesie przyjmowania Ducha Świętego, otwierania się na Niego. Jeszcze nie nastała w pełni ta era, tak można powiedzieć, Bożego Ducha w Kościele, jeszcze nigdy nie nastała. Ale sam osobiście jestem bardzo mocno przekonany o tym, że Duch Święty swoją robotę robi, że niezależnie od tego, jaki jest opór z naszej strony, Duch Święty nas otwiera na swoją obecność. I jesteśmy tak generalnie, globalnie, jako Kościół coraz bardziej otwarci.
I może niech ten dzisiejszy dzień będzie dla nas taką okazją do tego, żeby wyśledzić, może tak powiem, obecność Ducha Świętego w naszym życiu. Zobaczmy, jak wiele dobra, jak wiele dobrych myśli, jak wiele dobrych pragnień budzi się w nas. Pomyślmy o każdej naszej chwili modlitwy. Pomyślmy też o tym, co teraz się dzieje. Ja do was mówię o Duchu Świętym, wy słuchacie. To wszystko jest przejawem obecności Ducha Świętego. To wszystko świadczy o tym, że On na nas zstąpił, że z nami jest, że realizuje, spełnia to, co zapowiedział Pan Jezus. Przyjdzie On, Duch Prawdy. Jeszcze wiele tej prawdy, którą nam przynosi Duch Święty, nie odkryliśmy. Ciągle odkrywam. Bardzo często jestem zaskoczony jakimś nowym odkryciem prawdy, która jest zawarta w Ewangelii, prawdy w ogóle o świecie. I jakoś mocno jestem przekonany, że za tym wszystkim, za tym każdym odkryciem prawdy stoi Duch Święty. No bo któż by inny? Nie da się zrozumieć tego świata, swojego rozwoju, w ogóle rozwoju też tego świata. Nie da się zrozumieć, jeśli nie uznamy, że jest to dzieło Ducha Świętego. To nie może być wszystko dziełem przypadku. To, co się dzieje w świecie, już samo powstanie tego świata, ale dalsze jego istnienie, to, co się teraz dzieje, to nie może być dziełem przypadku. Mam poczucie, że ten świat jest przez kogoś, no nie powiem sterowany, bo może to jest za mocne słowo, ale na pewno widzę w tym świecie taką mądrość, takiego kogoś, kto bardzo realnie, bardzo mocno wpływa na to, co dzieje się na świecie, co dzieje się w nas, w naszych sercach, umysłach. I jestem przekonany, że to jest właśnie Duch Święty. My stawiamy, tak jak mówiłem, Duchowi Świętemu pewien opór, ale On sobie z tym radzi. On to przezwycięża. Dochodzimy w tym naszym oporze do pewnego momentu, ale potem jednak i tak On zwycięża. Rozglądajmy się w ten dzisiejszy dzień, w to szczególne święto, właśnie za obecnością Bożego Ducha. I przypomnijmy sobie w ten szczególny dzień jeszcze raz znaczenie tego słowa paraklet, że to słowo znaczy adwokat, obrońca, wspomożyciel, również pocieszyciel, tak jak to kiedyś tłumaczyliśmy. Ale teraz w najnowszych tłumaczeniach Pisma Świętego znajdujemy to oryginalne greckie słowo paraklet, czyli właśnie ktoś, na kogo naprawdę można liczyć, kto nas ocala, ratuje, kto nie ma władzy uchronić nas przed naszymi błędami, ponieważ mamy wolną wolę, On jej nam nigdy nie odbierze. Ale ilekroć zbłądzimy, On jest przy nas, żeby nas wybawić z opresji, żeby nas poprowadzić ku prawdzie, która wyzwala nas od grzechu właśnie, od tych błędów, od tego pobłądzenia. Właśnie, bo Duch Święty jest też duchem drogi, właściwej drogi, skoro jest duchem prawdy. Dlatego On jest tym, który strzeże nas, byśmy tej właściwej drogi się trzymali.
I kiedy błądzimy, On nas ratuje, ocala, wybawia, prowadząc z powrotem na drogę prawdy. Tak więc cieszmy się z obecności Ducha Świętego. On naprawdę jest. Ta osoba boska, trzecia osoba boska, która jest tak najbardziej tajemnicza, myślę, dla nas ciągle, którą tak trudno sobie w ogóle wyobrazić, a paradoksalnie właśnie Duch Święty jest najbliżej nas, najbardziej jest z nami, bo jeżeli doświadczamy obecności Pana Jezusa, no to jest to dzieło Ducha Świętego. Jeżeli możemy uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć ciało Chrystusa, to dzięki temu, że jest Duch Święty i działa i to umożliwia. To wszystko dzieje się dzięki Duchowi Świętemu. Każdy sprawowany sakrament to jest wszystko On, to jest Jego obecność. Cieszmy się tą obecnością i niech ta radość z tego, że Duch Święty z nami jest, niech ona nie zakończy się wraz z tym dzisiejszym świętem. Niech po prostu będzie z nami przez następny rok, do następnej uroczystości zesłania Ducha Świętego bardziej niż kiedykolwiek. A po następnych tych świętach, po następnym zesłaniu Ducha Świętego, niech będzie jeszcze bardziej. Ciągle się w tym odnawiajmy, w tej świadomości, że ten wspaniały, cudowny dar, jakim jest trzecia osoba boska, Duch Święty, naprawdę realnie z nami jest i bardzo realnie wpływa na nasze życie.